Dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam o legendzie, która stała się prawdziwa. I zmarła. Bla, bla, bla. Ale najpierw, zanim Ola nam opowie o legendzie, to cześć, to cześć, powiemy, cześć. Kim jesteśmy. My jesteśmy... Ja jestem... Pandami. Panda. Ola chyba panda. Dzisiaj... Panda. Ona chyba dzisiaj za bardzo w przestworzach, za bardzo w tych legendach, bo ja tak naprawdę jestem bardzo realną mamą. No, bardzo. I nie pandą. Panda? A panda Maja ucieka już od nas. To pa! Wykulka się stąd. Pa! Kulturki! Kulturki! To my w takim razie zaczynamy nasz odcinek. I o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, Olu? I Kabok. Kto jest autorem tej książki? Tytuł mnie bardzo ciekawi. J.K. Rowling. I to jest bardzo znana autorka. Harry'ego Pottera. No właśnie, to jest ta sama autorka, która napisała Harry'ego Pottera. My o dziwo nie nagrałyśmy żadnego odcinka o Harry Potterze. To takie dziwne. To powinniśmy bardzo dziwne, nagrać. Bo Harry Potter jest bohaterem, który jest z nami od lat i którego czytamy tak naprawdę chyba już od przedszkola. Wiemy, że niektóre książki są straszne i nie powinniśmy ich czytać w przedszkolu. Straszne! Ale... Filmy są mamusią straszniejsze zazwyczaj. Nie, no w sumie chyba w szkole zaczęłyśmy. Jak ty byłaś w szkole, ale Maja była jeszcze w przedszkolu. Jak zaczęłyśmy czytać... Mamo, uwierz mi, Baśniopól jest prawie tak samo straszny. Tak, i tak wcześniej jakoś... Znaczy to nie, Harry Potter nie jest raz straszny. Na kilka miesięcy sobie czytałyśmy jakiś tom Harry'ego Pottera, ale nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy opowiedziały o nim w kulturkach. To jest ciekawe. Chyba będzie trzeba wrócić do cyklu Harry'ego Pottera, i, no ale jakby nie patrzył... Dzisiaj robimy mały wstęp do J.K. Rowling i może to nas trochę tak zmotywuje do tego, żeby jednak o tym Harrym Potterze też zrobić. Napisała to w czasie pandemii. W pandemii? O, to bardzo ciekawe. Ale są tam jakieś takie odwołania do pandemii? Nie ma. To jest w nieistniejącym kraju. No dobrze, no to opowiadaj, Ola. Bohaterowie, o co chodzi, jaka to historia. No, to jest w kraju, który nazywa się Co Niemiara. Co Niemiara, to mi się kojarzy, tam jest wszystkiego dużo. Co Niemiara. Tak, tak. Tak? Tak. I tam jest król, który nazywa się Alfred Arcydzielny. Dostał taki przydomek Arcydzielny, dlatego że tylko z pomocą paru chyba, paru jakichś tam kolesi zatłukł osę. I dlatego dostał przydomek arcydzielny. Czy znaczy, te osy były takie groźne? Nie! Czy takie wielkie? Nie, mamusiu, to jest tylko taki żart. Czy po prostu nie było tam nic bardziej niebezpiecznego niż osy? Nie, było mnóstwo bardziej niebezpiecznych, ale po prostu to jest takie śmieszne, aha, dlatego że on dostał arcydzielny. Tak, ironicznie trochę. Tak, trochę tak ironicznie. Okay. Arcydzielny. No, bardzo ciekawe. A znasz jakiegoś takiego w historii kogoś, kto miał taki przydomek arcydzielny? Nie. A dzielny chociaż? Nie. Nie? A jakich królów znasz przydomki? A nie wiem... Na przykład był taki Krzywousty, pamiętasz? A, albo na przykład Chorobry. No tak. Prawda? Jakie jeszcze były przydomki takie takich królów? Wielki. Wielki było. Wielki często się zdarzało, prawda? Karol tak. Wielki był, Aleksander Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki. O, wielkich to było dużo. Jeszcze odnowiciel, znaczy to Kazimierz odnowiciel. O, no tak. Łokietek. Tak. No bo Jagiełło to takie, wiesz, takie nazwisko. No, to się nie liczy. Tak jak Waza. Tak, no to było takie, że z rodu jakiego, nie, pochodził. Więc to nie był taki... Ale na przykład był stary Zygmunt, stary. No. Albo August II mocny. O, to jest taki mocny, może był taki trochę dzielny. Ale nie, no mocny, bo to chodziło o siłę bardziej. Były na pewno jakieś takie śmieszniejsze przydomki królów. Ja teraz jakoś sobie nie mogę przypomnieć, ale
No, ale na pewno były. Musimy sobie popatrzeć. A ten twój jaki był? Arcydzielny. Arcydzielny, dobra. Tak, to były król Alfred Arcydzielny. Arcydzielny Alfred. I miał tam takich dwóch durnych lordów, to się jeden nazywał Fuj Pluj, a drugi się nazywał Oklap. O, już mi się to podoba. Fuj Pluj po tak. Pluj? Nie, to po prostu nazywał się Fuj Pluj, a drugi się nazywał Oklap. No i co w tym królestwie się działo? O czym była ta historia? No, że oni żyli powiem tak mniej więcej, tak skrótowo tą historię, oprócz końca. I najpierw, król się przygotowywał, tam nie powiem do czego, ale zmarła taka królewska ważna szwaczka, która była mamą takiej dziewczynki, Lilki, która potem jest bardzo ważną bohaterką. Mhm. A jej ulubionym kolegą, przyjacielem był Prot. Prot. To była Lilka Lelek i Prot pod Promyk. Ładne mieli imiona, co? Mhm. Ale oni na przykład tak mieli, że w tych rodzinach, że na przykład była ta pani, nie wiem jak się nazywała, ale tej Lilki ojciec to był Leon Lelek, ona była Lilka Lelek, a w rodzinie Podpromyków była Pola Podpromyk. Wszyscy na P. Tak, wszyscy na P, tam wszyscy na L. I tak to było. Super. Takie mieli zasady w tym kraju, tak? Że chyba tak. Zawsze masz imię od pierwszej litery nazwiska. No chyba tak. A ty też tak się nazywasz. No tak. Chociaż nie, bo ja mam Aleksandra. Ja wiem, ale w skrócie Ola. No tak. No, potem ona była bardzo zła, bo myślała, że to król jej kazał i wyzwała króla na dziedzińcu. Oni się pokłócili, ten Prot z tą Lilką, bo ten próbował jakby bronić jakby króla, tak słownie. I potem on dostał taki medal za to, że bronił tego i oni się pokłócili. I potem przyszedł taki dzień, że tam jakby urządzał taki dzień, że wszyscy ludzie mogli jakieś swoje obawy, żeby on tam rozwiązywał. Przyszedł taki, bo u nich, powiem też o krajach, które u nich były, znaczy to miastach, było Eklerona, to było to... Na pewno był tam dużo kremu. Eklerona to słynęła z ciast i z wina. Dobre ciasto. Eklerona to było wielkie miasto, a w środku tego było miasto w mieście. Miasto w mieście to było to, gdzie był król, gdzie byli najważniejsi jacyś, gdzie żyły wszystkie rodziny, które były na królewskim dworze. Mhm, taka stolica trochę. Trochę tak. Dlatego, że tam na przykład właśnie były rodziny, w których i ojciec, i matka służyli właśnie u króla. I na przykład w tym to mama była szwaczką tej Lilki, a ojciec był stolarzem. U Podpromyków to tata był takim głównym generałem w tym. Był najważniejszym w wojsku jakby, w tym żołnierzach, a mama to była od cukierni. Mama piekła ciasta? Tak, mama piekła najlepsze ciasta. Super. Mhm. To było jeszcze takie, nie pamiętam jak się nazywało to miasto, słynęło z serów i było jeszcze takie, co słynęło z kiełbas. Tak. I było jeszcze takie, że były błotniacy, znaczy to byli jeszcze tacy ludzie, co byli błotniakami. Oni mieszkali na bagnach, obok bagien. Mm-hmm. I tam się właśnie stworzyła historia o Ikabogu, bo oni tam wszyscy wierzyli w Ikaboga, dlatego że on niby im podkradał jedzenie. A to był Ikabog, to kto to był? Jakiś potwór? To podobno wierzono, że to był potwór. A, taki potwór, to przychodzi i wyjada coś? Tak, i potrafi zabijać, i się rozmnaża, i tak. O, a co najbardziej lubił jeść, taki Ikabog? Podobno ludzi, ale powiem tak, pod jakby w ostatnich 10 rozdziałach się dowiedzieli, że on najbardziej lubił jeść grzyby. A, okej. Okay. No grzybki. Dobra. Ale jest Ikabog i oni się boją tak, tego Ikaboga, i, tak? I jeden z błotniaków przyszedł i powiedział, że Ikabog mu psa porwał. Mhm. I oni wyruszyli, żeby zabić Ikaboga.
Król Alfred, całe wojsko, fuj, pluj i oklap. Naprawdę, fuj, pluj jest beznadziejny. W ogóle on... I co, i cała książka jest o tej wyprawie, tak? Nie. Nie, okej. Okay. Bo oni wrócili, bo oni pojechali na tą wyprawę i tam, bo oni nie wiedzieli, ale mówiono, że Ikabok potrafi mówić ludzkim głosem i tam była straszna mgła i w ogóle się nie widzieli. Mm-hmm. I król Alfred spotkał tego i niby Ikaboga spotkał i uciekł od tego Ikaboga, ale zostawił miecz i buty. Jak to? Przecież był arcywaleczny. No mamo! No wiem. Tak. I potem tam podeszli jeszcze Fulpluj i Oklap i oni, i Oklap miał taką jakby... tak jak kuszę taką. Mhm. I on chciał zastrzelić ten, ale trafił przypadkiem w tego podpromyka. I ten podpromyk zmarł. Nie, to było jakby taki karabino, taka ten, oto, bo to było z kulami. I potem przybiegł do nich Raluch, taki jeszcze jeden kapitan. I potem oni go mianowali na miejsce Ikaboga. Na miejsce tego podpromyka. I oni wymyślili sobie taką świetną bajeczkę, że król Alfred był bardzo arcydzielny, rzucił mieczem i strzelił w Ikaboga i oni tam po prostu kłamali przez cały czas, że Ikaboga i potem jeszcze Ikabok rzucił się na podpromyka, zabił podpromyka i oni owinęli go tym. A tak naprawdę no to Oklep zastrzelił podpromyka. A, czyli wymyślili takie kłamstwo, tak, żeby wyjaśnić, co się tam wydarzyło, tak? Tak. I powiedzieli, że pokonali tego Ikaboga, tak? Nie, że nie pokonali, tylko że on uciekł. Tak. I zabił tego podpromyka. Tak. No, taka. Bo oni musieli wymyślić, żeby ten Oklep nie miał źle. No tak. I potem król Alfred Arcydzielny wiedział, że on naprawdę uciekł, ale no postanowił przyjść na to kłamstwo, dlatego że wydawał się bardzo arcydzielny, że rzucił w tego mieczem, więc... Mhm. Czyli to było dla wszystkich to było na korzyść, tak, to kłamstwo. Tak, wrócili i w ogóle ten fuj pluj wymyślił sobie mnóstwo takich kłamstw, znaczy to ten, że dlatego że na przykład... Wymyślił sobie, że jak wrócili, no to wszystkich powiadomi, że po prostu mamo się on tam porobił tak długie kłamstwa, że po prostu, że oni wrócili i tam znalazła pani podpromyk, dlatego że ona nie wiedziała, że jej mąż umarł i oni tam ją zabrali i wymyślili, podali jej to kłamstwo, wszystko tam podali i powiedzieli, i ona się zapytała, dlaczego jej nie uprzedzili, a oni powiedzieli, że wysłali honorowego żołnierza Niktosia Pętelkę. Niktoś Pętelka wyruszył, ale prawdopodobnie został zabity przez Ikaboga. Aha. Czyli znowu jej nakłamali. Tak. Czyli jedno kłamstwo pociągało kolejne, wpadli w taką spiralę kłamstwa. Tak, i potem oni gdzieś tam w środku książki, bo ta książka ma 305 stron. Tak, w środku książki tam postawili pomnik Niktosia Pętelki za to, że on wyruszył. A Niktoś Pętelka to chyba nie istniał. Oni sobie totalnie go wymyślili. No właśnie, jest taka spirala. No dobrze, o coś... No, ale potem jeszcze było takie coś. Dobra, jeszcze ten. No, że tam potem jeszcze... umarł ten podpromek, ale... I później co, te dzieci też miały jakąś większą rolę, tak? W tej historii. Super. A powiedz, co ci się najbardziej podobało w tej historii? No, dużo mi się rzeczy podobało, fajna była. A najfajniejsze było, że oni mieli takie fajne imiona. Na przykład była dama dworu, to się nazywała Lady Esland. I tam był taki koleś, co się nazywał, taki żołnierz, co się nazywał Nazgoda. Super mieli imiona. Tak. Super mieli imiona. A powiedz, bo Harry Potter to jest taka książka o magii. Czy tutaj też było dużo magii? Nie było. Nie było? Nie było tam prawie w ogóle magii. Nie było prawie w ogóle magii, oprócz tego, że tam troszkę ten Ikabok był magiczny, ale to wszystko. Nie będziemy oczywiście zdradzać,
Czy udało to się tak, Boga książka złapać? To jest książka o takim wielkim kłamstwie, a tam każdy, kto nie wie, że już to kłamstwo, no zostawiał do lochów. A, czyli to też takie było... Za zdradę. A, że jak się nie wierzyło w to, co tam wymyślili tak. sobie. A potem to jeszcze sobie rządzące. Wymyślili, że ten Fulton i Oslab będą dostawać pieniądze. Dużo pieniędzy. Dlatego, że wymyślili sobie ikabogowe, że ten ikabog do nich na miasta napada. Po prostu oni sami robili ich gwardię, co im pomagali. Robili takie wielkie stopy i ten tam wszystko krwią ulewali, zabijali. Tak, sami zabijali ludzi, czyli żeby to. Sami tworzyli taki świat. Tak. Sami tworzyli taki świat zły, że ikabog na nich napada, żeby potem brać takie podatki, to się nazywało ikabogowe. Niby to było na gwardię, która ich chroniła i na te wszystkie rzeczy, co ich chroniły, a tak naprawdę no to oni sobie je brali. Oklap i na pół z fujpluiem. Ojejku, i co? I oni tak oszukiwali cały czas tych swoich ludzi. Tak, oni sami po prostu tworzyli świat, a potem mamusi upowiem tak. A sami nawet w to uwierzyli. No tak, właśnie oni robili wszystko, żeby wyglądało tak jak ten świat. A tak na... I potem co nie miara była biedna, wszystko było tam, ludzie umierali, a potem się mamusią, a tak naprawdę no to ten ikabok to był miły, co rozdawał kwiatki ludziom. Mhm. No, ale stworzyli taki obraz, że jest zły i wykorzystywali to wręcz tak naprawdę, no to oni na swoje korzyści. Jak dla mnie oni stworzyli drugiego ikaboga. Jeden to był ten dobry, który naprawdę istniał, a drugi to był ten ich wymyślony. No, oni nawet poprosili, żeby uszyć takie martwe ciało ikabo, takie, bo on podobno się rozmnażał, jak się umierało, no to dwoje wytwarzało się. Mhm. I oni jakieś martwe ciało ikaboga postanowili uszyć, żeby to było jeszcze takie wiarygodne, że i zabili jednego takiego ikaboga. No, a zmienili po prostu to... jego wygląd tak. Dobrze, czy widzisz, Olu, jakieś podobieństwa do współczesnego świata? Tego ikaboga? Słabo. Nie widzisz, jak niektórzy kreują takie nieprawdziwe informacje? To było takie naprawdę bardzo, bardzo takie duże kłamstwo. Oni stworzyli w ogóle swojego potwora, swój świat, swoich ludzi. No powiem ci, że wiele jest takich sytuacji. Pewnie ty aż tak się mocno nie interesujesz polityką, ani tym, co się tak mocno teraz dzieje dookoła. Ale no... Myślę, że wielu jest takich ludzi, jak ludzie, którzy... Jak Fulton, no, który wszystko wymyślał. I niestety właśnie tak... No mówisz... O, przecież rozmawialiśmy na przykład o historii, pamiętasz? O Hitlerze na przykład. Pamiętasz? Mhm. Że on sobie właśnie wymyślił, że Żydzi to jest jakiś tam naród, tak? I że tych nadludzi naród i podludzi. I to nie była prawda. Ale on tak to przedstawiał, tak to nakręcał, żebym powiedziała, że wielu ludzi w to uwierzyło, tak? Mhm. I że uwierzyło w to, że, nie wiem, naród żydowski jest bardzo dużym wrogiem. I teraz trochę też tak jest, jeśli chodzi o wojnę z Rosją, tak? Rosji z Ukrainą. Że też oni stworzyli z tych Ukraińców i z państwa Ukrainy takiego wroga, budując to na kłamstwie. Naprawdę nie istnieją. Mhm. A kto był, Ola, twoim ulubionym bohaterem? Kogo polubiłaś najbardziej? Nie wiem. Mhm. No to powiedz, Olu, komu byś poleciła tę książkę? Czy fanom Harry'ego Pottera spodoba się ta książka? Może tak. Mimo, że jest zupełnie inna, prawda? Mhm. Niż Harry Potter, inna historia. Bo tam jest wszystko magiczne, tutaj nic. A tutaj tak naprawdę. Nie ma bardzo magicznych odniesień. A powiedz, to komu by się poleciła? Dzieciom w jakim wieku? Nie wiem. W wieku od 8 do 12 lat. Mhm. Ale starsze dzieci myślę, że też jeszcze by mogły spokojnie przeczytać, prawda? Tak. A na pewno wtedy sobie też znajdą więcej odniesień do tego, co się dzieje. O, i jeszcze ważna rzecz, że tutaj na przykład obrazki malują dzieci w różnych wiekach. W różnym wieku, na przykład piszą, dajmy na to, coś, jakaś Kaja jakaś tam i ile tam lat ma. A że to ilustracje, tak?
że są takie zrobione przez dzieci. Tak. Dzieci, które, które miały którym wygrywały w konkursie pod tytułem Ikabok. Mhm. I w ogóle książka jest pięknie wydana. Ma bardzo ładną okładkę, prawda? Tak, i na przykład ona ma tam mnóstwo takich znaczków na tej okładce, które są potem przy rozdziałach. Mhm. No ale ogólnie jest bardzo ładne jest to wydanie tej książki. Ma właśnie bardzo ładna okładka z takimi złoceniami. Bardzo przyjemnie się tej książki, przyjemnie się na nią patrzy. Nie wszystkie książki są tak ładnie wydane, a ta jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Po prostu, wizualnie. Także. No dobrze. Że jak się po prostu widzi taką książkę, to chce się od razu dowiedzieć, co to jest za książka. No właśnie, to jest właśnie jedna z tych książek, której okładka zachęca do przeczytania. Ja tak naprawdę dostałam ją jakieś pół roku temu i jeszcze jej nie... dopiero po prostu sięgnęłam po tą książkę, bo taka gruba jest i tak sobie postanowiłam zacząć zobaczyć, o czym jest, jak to tam. Dokładnie, dokładnie. No stała na półce dość długo, chyba od świąt. No. I tak się Ola nie mogła za nią zabrać, ale bo też były inne książki, były stały w kolejce i Ola najpierw przeczytała inne książki, ale zaraz udało się przeczytać i udało się też nagrać odcinek. Przeciwieństwie do tego. Udało się? Udało się, to znaczy, że już musimy kończyć. Tak myślisz? No. No też tak myślę, bo dzisiaj kolejna imprezka urodzinowa i na którą będziemy za chwilę zmierzać i trzeba się na nią trochę przygotować. Prawda? Prezent spakowany? Tak. Okej. Okay. A prezencie oczywiście co? Książki. Książki, oczywiście. Ostatnio najpopularniejsze prezenty to książki i gry planszowe. Gry to są nasze najczęstsze wybory, jeśli chodzi o prezenty. No a tym razem takie te książki trochę z nawiązaniem do historii, bo akurat kolega Oli, do którego idziemy na urodziny, interesuje się historią, ale lubi też komiksy. Więc dostanie książki, które są akurat nie z serii, ale historia. Bo tylko tam straszna historia. Tak, tylko tym razem seria Straszna Historia, o której na pewno też opowiem troszkę, bo to też jest bardzo fajna seria o historii. Skąd wiesz? Jeszcze nie czytałaś. A skąd wiesz? Ale książki też wyglądają przynajmniej no ciekawie. Co? No i książka druga, która powędruje w prezencie, to jest książka Sapiens, opowieść graficzna. Trzecia! Tak, trzecia. To jest taka książka na podstawie dorosłej książki Sapiens Harariego, która jest teraz w formie rysunkowej, którą myślę spokojnie dzieci też ja mogą czytać. Ja już ją przeczytałam prawie. Tak, i to jest pierwsza część tej książki, akurat, którą sprezentowaliśmy, ale my mamy też drugą. No i czekamy na kolejne. Może kiedyś też przyjdzie czas na to, żeby stworzyć odcinek o tych książkach. Mimo, że czytania za dużo tam nie ma, bo to książka komiksowa, rysunkowa. No dobrze. No to chyba się pożegnamy. Życzę Wam udanej niedzieli lub jakiegokolwiek innego dnia, w jakim słuchacie tego odcinka.